Jerzy Maksymiuk jest pianistą, dyrygentem, kompozytorem, w dodatku w każdej z tych dziedzin artystą wybitnie utalentowanym. To wielka osobowość, która nikomu nie pozwala pozostać obojętnym. W 1972 roku założył Polską Orkiestrę Kameralną, która podbiła świat muzyczny i przyniosła niespotykaną dotąd sławę polskim kameralistom. Maksymiuk zawsze propagował muzykę współczesną. W ostatnich latach bardzo dużo komponuje muzykę symfoniczną, kameralną, a nawet baletową i filmową. Zastanawiam się, czy będzie szansa, żebym zadała panu kilka pytań w czasie tego wywiadu. A nie, teraz będę się starał być powściągliwy, grzeczny i słucham ludzi. Pierwsze zdanie, które niezwykle zdanie mama powiedziała. Jurek, ucz się od ludzi. Wszystkiego się dowiesz, tylko słuchaj ludzi. No, niestety ja chcę uczyć ludzi, bardzo często uczę, ale będę tutaj na właściwym miejscu. Bardzo dziękuję. Może ja zacznę od tego człowieka, który na pewno powiedział panu wiele ważnych rzeczy, od Jana Tarasewicza. To był ktoś, kto niezwykle był uczonym człowiekiem. Na przykład kiedyś pamiętam, coś zabolało mi ucho i napisał receptę. Przychodzimy do Białymstoku, to było do pani, do apteki. Mówię, kto to napisał? Profesor mówi, ja to napisałam, więc i dla siebie przepisywał receptę. Ponieważ wszechstronny człowiek, ale znał muzykę i znał fortepian. Razem żeśmy je grali, on pisał muzykę i ja pisałem muzykę. Ja bardziej współczesną, on w konwencji jak gdyby Rachmaninowa. Pierwszy taki patron. I miał odwagę pana przywieźć do Warszawy za własne pieniądze, zdaje się. Tak, to było. On miał, tylko jaka różnica wieku, bo ja miałem 17 lat, on miał 70. Ale rozmawialiśmy jak partner z partnerem. Była propozycja, żeby mnie gdzieś do Tartaku posłać czy coś. Przyjechał do Warszawy i zobaczył, jakie są tutaj możliwości, kto uczy i w jaki sposób. No i przywiózł mnie tutaj. No i zostałem przyjęty, powolutku ćwiczyłem. No, gumki takie nakładałem na palce, ponieważ ręce muszą być duże. A zarzucano, zdaje się, panu w Akademii Muzycznej, że ma pan zbyt drobne dłonie. Tak, gdybym miał te ręce, może jak mógłbym grać? Ale jednak nie przeszkodziło to panu zdobyć laur w konkursie Paderewskiego dla najlepszego pianisty? Tak. Czyli nie było tak źle z tymi drobnymi dłońmi? Nie było tak źle. Ja ćwiczyłem z takim wiążelistą 14 godzin. Wakacje, nie wakacje, stale. Każdego dnia? Każdego dnia w ciągu wakacji też. No, zrobiłem to, co mogłem zrobić. Rzeczywiście ten Paderewski konkurs wygrałem. Ale może teraz, co jest ważniejsze, ja strasznie chcę wydobyć tą postać, jako wspaniałą postać, jako wspaniałego Polaka, herosa. A nie przy tym, napisał wspaniałą symfonię romantyczną i w zasadzie ta symfonia jest nieznana. Polonia. Polonia. Wszystko robię, żeby ta symfonia stała się znana. Trzy razy nagrałem, ostatnio z Bydgoską Orkiestrą. Nagrałem to z BBC Scottish Symphony, symfonią Warszawią i sam w całości zagrałem chyba z 15 razy. Koledzy, proszę mi pomóc, żeby ktoś jeszcze grał tą symfonię. Ale dlaczego? Bo to wspaniały utwór. Ale czy wie pan, że wielu jakby dziwi się, czemu pan taką właśnie symfonię tak promuje i tak często wprowadza do swoich koncertów? Bo widzę wartości w tej symfonii. Nawet napisałem 100 kartek takiego eseju, w zasadzie pracy naukowej, że ona nie jest gorsza niż Malera. No, troszkę przesadziłem, może nie taka, ale absolutnie zasługuje na wykonanie. Ja może przytoczę przykład trzech geniuszy. Jeden się nazywał Metner, drugi Aleksander Skriabin, a trzeci Rachmaninow. Metner miał piątkę z jednym plusem, Skriabin z dwoma plusami, Rachmaninow bez. Proszę zobaczyć, co się stało. Metner, wspaniały kompozytor, w ogóle nie istnieje. Skriabin od czasu do czasu. Rachmaninow, wielkie hero. Jeszcze los mi dosyć pomaga. Ale no, z pewnością Rachmaninow, to jest dla mnie, kto takim,
Kto jest moje hero? Chyba Ravel, którego stale gram walsem. Ewa musi tego słuchać i mówi, że już nie może słuchać. Ewa to pana żona. Ewa to żona, która przychodzi na wszystkie próby od 10 lat i wszystkie koncerty. Czasami przedstawiam Ewę i mówię, nawet gdyby diabeł napisał utwór, to ona słucha. Niezwykłe wykształcenie. Gdyby rozmawiała z muzykami, to teraz jest wyjątkowe wykształcenie. Pan w jednej ze swoich książek napisał, że 7 razy powtórzony fragment z orkiestrą kameralną jest możliwa z orkiestrą symfoniczną, 4 razy musi dyrygent odejść. Za 4. razem, tak. Dyrygowanie orkiestrą kameralną, to jak gdyby to była rodzina, to jakby to byli komandosi, to coś innego. A dyrygowanie dużą orkiestrą to jakby Napoleon. 100 tysięcy ludzi zginie, a tam się wygrają wojnę. Zupełnie inne relacje, jak gdyby inne zawody. Skoro żona siedzi na każdej z prób, kiedy jest pan dyrygentem, to czy słucha pan jej uwag po koncercie? Bardzo. Czasami no, coś powstaje burzliwego, ponieważ jak pani zauważa, no, że tam temperament jest szybki raczej, więc w sposób wzburzony pracuje. I wtedy najlepiej dyryguje. Nawet proszę kolegów, teraz ja, najbardziej moja wrażliwość jest wyczulona, bo z tego mogę być lepszym dyrygentem. No oczywiście, ale czasami jak się zapędzę, to Ewa no, poskrabia, bo inaczej rewolucja jest. A rewolucję jeszcze żaden dyrygent nie wygrał z orkiestrą. Zwykle przegrywa. Bo łatwiej dyrygenta zmienić niż orkiestrę zmienić. Także bardzo, bardzo cenna jest. No i no, takie zdanie bardzo, bardzo bolesne dla mnie mówi. No, organizacja zerowa, umiejętność z ludźmi, jakoś też bardzo mała, nieporządek. No ale mimo tego wszystkiego pani mnie zaprosiła, żeby rozmawiać o takiej wspaniałej sztuce, jaką jest muzyka, najbardziej abstrakcyjna i najbardziej dosłowna. A jeszcze jednak zapytam pana o ten porządek, bo jednak orkiestry pana kochają, a nie zwalniają i zmieniają. Więc jak to się dzieje, że dyrygent z takim temperamentem, zmieniającym tempo, do którego nawykł zespół, jest jak natchniony z panem? Myślę, że jedna rzecz, jedna cecha, że ta pobudliwość, gwałtowność, nieporządek wynika z niezwykłej chęci uzyskania czegoś istotnego. Pierwsza rzecz, która nas różni Zachód, Wschód, Neville'a Marinera, który był doskonałością wtedy, rytm, no co to takiego? W muzyce wszystko się dzieli na dwa, ale w jaki sposób na dwa? Ja może dla pani osobiście powiem przykład popularnego rytmu. Tam, patam, tam, pam, patam, pam. I teraz. Tam, patam, pam, tam, patam, pam, tim, patam, tam, patam, pam, tam, patam, pam. Niezwykle jakby to były igiełki. Wie pani, ile to zajęło czasu, żeby to wypracować? Rytm prawidłowy? 3 lata, tak. Stworzył pan Polską Orkiestrę Kameralną, czyli jako teatru, cud, cud, jako swoją własną, kawałek siebie, bo to trochę kawałek pana i twórców. Gdyby ci ludzie nie byli tacy, tak, to było pierwsze osiągnięcie, wie pani, chyba największe, ponieważ ta orkiestra doszła do szczytów światowych. Niektórzy uważali, że najlepsza na świecie. Na pewno najlepsze drugie skrzypce. Są pierwsze skrzypce i są drugie. Pierwsze grają melodię i grają wyżej. Drugie grają troszkę niżej. I ponieważ ja wiedziałem, że a instrument jest ten sam. Wobec tego z przesady, jaka jest we mnie, nie nazywałem tych pierwszej i drugiej, tylko powiedziałem zewnętrzne i wewnętrzne, bo oni siedzą w różnych miejscach. Akurat się taka sytuacja złożyła, takich muzyków miałam, że razem ze mną tak bardzo chcieli. Byliście jak jedna ręka, jak można jedna powiedzieć. Ręka, tak. Chcieliśmy wyjechać do Londynu, no zobaczyć, żeby no i wreszcie no, przyszedł szef EMI na jakiś koncert, myśmy grali tylko menueta Händla i powiedział, tych ludzi chcę mieć w Londynie. 10 płyt. Z tym obrazek był ten piesek taki śpiewający.
10 płyt dla ludzi ze wschodu w Londynie, w tym samym studiu, gdzie wszyscy nagrywają. Był taki moment, żeśmy wchodzili do studia, aby chodził Paul McCartney. I potem się zatrzymał w kawiarni, to moje koleżanki w wypiekach nie mogły zagrać. W tym studiu największe nagrania, jakie były, odbywały się. I myśmy mieli możliwość grania z reżyserem, który był uznany za największy autorytet na świecie. No i nam się udało. Jeszcze Bóg dopomógł, Neville Marriner właśnie dopomógł bardzo, który był przyjazny. I w takich audycji, pamiętam, była duża audycja telewizyjna, koncerty, razem żeśmy dyrygowali. Powiedział, że no, dotychczas nie było konkurencji, ale teraz widzimy, że Polacy, no nie Niemcy, nie Francuzi, tylko Polacy. A czego Neville Marriner zazdrościł panu i pana orkiestrze? Precyzji. On mówi, że nigdy pewnych utworów tak nie dopracował, jak myśmy dopracowali. Tak, tylko on miał na to czas 3 tygodni, a ja miałem nieobliczony czas. Nieważne jaki czas, ale jakie osiągnięcie. A za co pan podziwiał Neville'a Marinera? Dlaczego pan go tak bardzo polubił? Niezwykła, nie tylko precyzja, ale niezwykłe rozumienie tego, co w muzyce jest najbardziej szlachetne i wzniosłe, pobudzające, inspirujące. Bo rzeczy są na świecie te same, choinki takie same tu i tu, ale na Trafalgar Square chyba taka choinka ma, nie wiem, czy 40 metrów, czy obiad i tutaj jest taki i w Maksimie. Orkiestra jedna gra i druga gra, tylko różna klasa tego, różny początek bo w ogóle rzeczy wszystkich. One mają inne nasycenie, inną wartość. Czy jest prawdą, że zaprosił pan Neville'a Marinera, całą orkiestrę do Bristolu, wydał pan na ich cześć przyjęcie, no był to tej miary gest finansowy pana, że Neville Marriner myślał, że to zostało sfinansowane przez ministra kultury w Polsce? Ja wtedy nie kierowałem się wydatkami, ale ponieważ tak ceniłem tę orkiestrę i oni pierwszy raz przyjechali do Polski, no i moja orkiestra, byłoby wspaniale, że dwie orkiestry sobie porozmawiają razem, zasiądą razem. Rzeczywiście, ja zafundowałem to przyjęcie. A potem David Marriner mówi, Jerzy, podziękuj sobie ministrowi kultury, że takie ładne przyjęcie. Ja nie kontrowałem tego. Konto zubożyło się o kilka zer dobrych. No. Dom. Dom? Tak. Kosztowało to pana dom? Dom, tak. Ale co, miał pan chociaż chwilę takiego ukłucia, o kurczę, mógł być dom, czy nic? Nie czuł. No ale może przesadziłem, może dom, może pół, ale jeszcze coś innego. Nagrałem płytę, a ponieważ w tym czasie wszystko, co nagrywałem na początku i teraz tak samo, jeżeli nie ma odpowiedniej miary artystycznej, to lepiej, żeby tego nie było. Ponieważ nagrania odbywały się w nocy kiedyś, teraz może nie trzeba tego robić, ale jedyne studia, które były, to były czynne w nocy. Nie bardzo się nam udało. Magnificat Bacha, trąbki grające na górze, górne dźwięki, mikrofony się ustawiały. Nie była to moja wina, ale ponieważ ja byłem szefem, to ja zawsze biorę na siebie. Nie stoję w kolejce pierwszy, żeby kawę wypić. Wobec tego nie udało się nagrania, więc wykupiłem nagranie. Wykupił trzeba było zapłacić pan za całą płytę, całą, cały wszystko. Nakład. Salę trzeba było zapłacić, światła, ludzie, którzy pilnowali, ale nagranie, taśmy, wszystkich muzyków, chór. Bo nie podobał się panu dźwięk trąbek. Uważałem, że moja firma takich produktów nie wydaje. A ludzie no co tak mówili? Zwariował Maksymiuk. Nie. ta opinia jakaś się tak rozeszła bardzo, że wtedy, jeżeli ktoś przychodził, to mówią, Boże, tutaj ten człowiek może wszystko zrobić, wobec tego bądźmy, słuchajmy go. To no, rewolucja. Czyli tutaj mówi pan o muzykach orkiestrowych, którzy mieli większy szacunek do pana? W ogóle, jakoś wszyscy tak, no, skoro taką rzecz mogę zrobić, no to no, nie wiem co, ale robiłem to w tym sensie, żeby wartość największa zaistniała, żeby nie zaistniała
inna wartość. No nie wiem, czy teraz, chociaż teraz też. Symfonię nagrałem, siódmą Beethovena i będąc w jury sam, powiedziałem, że tutaj zero daje dla tej symfonii. czyli nie ta skłonność, tylko ten charakter, albo w ogóle może koncepcja widzenia wartości, co jest wartością. A co daje panu tę pewność? Bo wydaje mi się, że w takim momencie można zwątpić. Pewność nie. Jakiś honor. Tak jak kapitan nie schodzi pierwszy ze statku. Dlatego powiedziałem o tej kawie. Proponują mi, ale ja stoję na końcu. Po bilety swoje też stoję na końcu. To uważam za rzecz zerową. Ja dla siebie takie zera. Od zera zaczynam. Nie jeden rok. Dziecko się rodzi, mówią, ma rok. Nie, zero ma. I zero moje takie, że teraz przychodzę na próbę. Uwerturę, którą teraz dyryguję, Straussa, Zemsty Niedobrzeża, ja dyrygowałem w Londynie z 21 razy. Na spektaklach bardzo poważnych. Ale z powrotem biorę te nuty, patrzę, mimo że ta orkiestra nie jest tak wspaniała, jak tamta była, to jakaś godność nie pozwala i honor nie pozwala, żebym nie dosiekł jeszcze, co w tej partyturze naprawdę jest. Gust. Najważniejsza rzecz w muzyce. Czy to jest szlachetne, czy to jest nie. Jaka różnica między panią, która się ubiera w Paryżu i chodzi po ulicach, a jaką różnica od Gucciego? Ten model wspaniale wypracowany. Niby nie takie wielkie rzeczy, ale one są generalne. One są. A ja jestem ciekawa, jaką trudność ma kompozytor i wykonawca, bo bywa pan, tak jak choćby niedawno w Kielcach, wykonawcą w partii fortepianu własnej kompozycji. Kiedy ja sam dyryguję, to mam troszkę uczucie wstydu, kiedy mam inne utwory, bo mam też inne utwory, że poświęcam dla swego czasu, dla swojego utworu więcej czasu. W zasadzie lepiej jak Jan Staniedno dyryguje mój utwór, albo prowadzi moje utwory. Wolę. Ponieważ on widzi być może coś, czego ja nie widziałem. Znaczy kompozytor, kiedy napisze, to my myślimy, sądzimy, że Chopin wiedział, co on chce. No nie zupełnie wiedział, on napisał utwór. A naprawdę, wiem pani, kto wiedział? Jego przyjaciel. Liszt, który umiał zagrać to wspaniale. I myślę, że szczerze Chopin był zdziwiony, że jeszcze tak napisał. Z Anderszewskim myśmy grali. Często dyrygenci grają, pianiści grają i dyrygują. Dwie osoby są potrzebne, żeby był rezultat artystyczny. Spotkał się pan z wybitnym dzisiaj pianistą Piotrem Anderszewskim, kiedy jeszcze nie był tak sławny. Dzięki czemu się porozumieliście tak dobrze? To się czuje niezwykły talent. Myśmy grali chyba trzeci koncert Bartoka. Ten kompozytor przestał troszkę być grany. Szkoda, wiele rzeczy niesprawiedliwych się dzieje na świecie. Ja powiem, pamiętam dzisiaj, co on chciał, a co jest niemożliwe. Kiedy fortepian gra kantylenę, kontrabasy grają tym trum, tom trum, tom trum, ale tym trum. To mówi Jurek, zrób, żeby piano pianissimo. Tam napisane, czyli cicho, cichuteńko. Proszę sobie wyobrazić szóstkę kontrabasów, muszą zacząć. Jeżeli zaczną, to już jest za głośno. Bo sześć instrumentów nie jest w stanie tak cicho zacząć, które są... Nie są w stanie tak i to struny są grube. No, nie bardzo to jest możliwe. No i pamiętam, męczył mnie, męczył tym, ale ja się uniosłem honorem i jakoś się starałem zrobić. Wie pani, co się stało? Ja potem dyrygowałem obrazki z wystawy i wszystko się posypało. Bo zostawiłem duży utwór swój, dla Piotra własny, tak, dla wspaniałego
naszego, Andruszewskiego, jest... ale pamiętam to i pamiętam wykonanie. Potem Andruszewski przyjechał do BBC Scottish Symphony i grał koncert Beethovena. Skoro mówi pan o BBC Scottish Orchestra, to powiedzmy o tej przygodzie w pana życiu, bo była ważna. Wiele niezwykłych przyjaźni, wiele nowych doświadczeń. Przyszła ta propozycja, no i zacząłem dyrygować orkiestrą dużą, żeby się stała wspaniała. Teraz byłem na koncercie, mój kolega dyrygował Piątą Symfonię Mahlera. To jedna z najlepszych orkiestr na świecie teraz jest. Ale ja wyciągnąłem ją sporo. I miałem okazję wtedy dyrygowania na tym najwspanialszym festiwalu Promsów. Ponieważ to był nakaz dla mnie, żebym dyrygował dwa koncerty co roku. Ładny to nakaz, gdzie propozycje, na propozycje czasami czekać, a na Promsach czekać 10 lat. Grał kiedyś Handel swoje utwory, tak. To jest przecież tradycja niebywała. Niebywała, tak. Pamiętam jeden moment, mogę jeszcze powiedzieć? Oczywiście. Wielki kompozytor rosyjski Sznitkę umarł. Byliśmy wszyscy w białych frakach, bo to był ostatni koncert. No, to trzeba było jakoś uczcić śmierć. Evelyn, szef mój, powiedział, menadżer, kup Jerzemu ten czarny garnitur. Czarny garnitur się kupiło. Postawiło się inny utwór. Bez żadnej próby, bez niczego, 6 tysięcy ludzi, czterech najsłynniejszych krytyków, trzeba było grać od razu. To najstraszniejszy moment, kiedy taki miałem. No, ale zagraliśmy. Wiem, że pana przyjaciel z Szkocji mówił, że 7 sekund przed koncertem to jest morze czasu, ale 4 sekundy trzeba już wychodzić na estradę. Tak, tak, i Devon się nazywa. Bardzo się troszczył. No. Jerzy, 7 seconds. Length of time. Bo on widział, że ja się coś tak denerwuję. Czyli może czasu, tak, 7 sekund. Że to dużo, dużo czasu. 7 sekund, ale 3 seconds go on. Panie Jerzy, życzę w takim razie jeszcze wielu pięknych momentów na estradach. Dziękuję bardzo. I także w ciszy domowej, kiedy pan komponuje. Chyba, że w jakichś momentach innych. Bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję.